poniedziałek. Świąteczny poniedziałek. Większość siedzi w domu. No bo nie wszyscy, niektórzy pracują. Pamiętajmy o tym. Ja siedzę w chacie. Oglądam w telewizji Pata i Mata. Walczą z kaktusem. Ktoś powie, za stary jesteś na to. Wcale kurwa nie. Nie! A! To Ducati. Czerwony. No bo jaki inny? Chociaż są inne, czarne. Ale czerwony Ducati to Ducati. Czy on będzie dzisiaj główną sprawą? Nie. Ale na pewno się przejedzie. Dlaczego? Bo jest piękny, a tam gdzie jedziemy pasuje jak w mordę jeża. To po pierwsze. Po drugie, będzie ktoś inny bohaterem. Inna maszyna i inne zawody. Ale w tym samym miejscu. Zamotałem sporo, bo jest wiosna. Ja szykuję pojazdy do jazdy. Jedziemy. Trasa, na którą dzisiaj Stefan idzie, to trasa, którą muszę wam powiedzieć, że dawno, dawno temu na starym kanale jakoś ona rzadko lądowała u mnie. Ja również na niej bardzo mało jeździłem. Dlaczego? Nie wiem. Przyczyn może być wiele. Lasy, które otaczają tutaj ten tor, jest bardzo, podobno bardzo, ale to też cholera go do końca wie, zająców. I no wiecie, zając, który skacze na motocyklistę, z pazurami, prawda, i chce się wam wbić w kask, to nie jest nic przyjemnego. Prawdopodobnie to był powód, że Stefan rzadko tu lądował. Ale dzisiaj wyląduje. Na razie zrobimy sobie pogodę ładną, bo ja jeździłem tutaj w deszczu. Też wam pokażę później. I zaczynamy od godziny 7, gdy dopiero zające zaczynają się budzić. Te dzienne, bo te nocne, to jest zupełnie coś innego. Ducati. Maszyna specjalnie na ten tor. Ten tor naprawdę jest piękny, ale ten tor ma też pewne miejsce, gdzie możecie bardzo łatwo robić wypadki. Są dwie kombinacje tego toru i w tej drugiej, tej gorszej, jest szykanka. Jak zapomnicie o tej szykance, to tylko może was uratować to, jak będzie na drodze leżało na przykład 8-10 zająców i wy na nich wylądujecie i będzie miękko. Jeżeli nie wylądujecie w ten sposób, to będzie cholernie trudno. 7 rano! Jesteśmy daleko od domu. Jedziemy. Na tym to, że oprócz tej szykanki takiej, o której wam mówię, to generalnie jedzie się dobrze. Trzeba oczywiście uważać, żeby za bardzo czymś nie przesadzić. Na przykład, prawda, nie zamyśleć się o Pacie i Macie, który faktycznie walczy z kaktusem. Nie idzie im to prosto. Naprawdę jest on też przyjemny. Faktem, że dawno wam go nie dawałem, a dzisiaj mi się przypomniało ten tor, dlatego też, że leci, znaczy już się skończył w zasadzie, bardzo długi wyścig we Francji, 24-godzinny. Niektórzy pewno oglądali, niektórzy nie oglądali. Ja oglądałem ciutek. Nie wiem, czy były... I polskie ekipy oczywiście. Nie wiem, czy na internecie była transmisja cały czas, ale być może była, bo to jest z kanału Eurosport i oni mają playera i na playerze chyba dają wszystko, ile wiem. Sam nie mam tego playera, będę musiał sobie podłączyć też ze względu, prawda, takich, że żeby oglądać sporty, niektóre w całości, te, co nie w ogóle nie oglądam. No w każdym razie jest tam i być może tam było całość, żeby zobaczyć ten wyścig 24 godziny. Niektórzy oczywiście powiedzą, po cholerę go na 24-godzinny wyścig. No to nie oglądaj. Jak to ciekawie. Idź na przykład na karpie, weź dobrą zanętę, prawda, 10 kilo na przykład i tam spędzaj czas. W każdym razie, jak ktoś miał czas, to na pewno... I lubi, to na pewno obejrzał. Ja też bym obejrzał. 24 godziny to nie, bo spać mi się chciało. Ale ze 18 podczas różnych zajęć domowych w święta akurat rodzina coś gotowała. Tutaj już przy stole żeśmy jedli. I ja gdzieś w oddali bym cały czas na to zerkał, jak jadą na tym wyścigu. Teraz będzie chyba za 2 tygodnie, o ile pamiętam, w Belgii. Spa. Z tego co kojarzę, także też można zwrócić na to uwagę. No dobra, przejechałem o godzinie tej, ładny tor,
ładny. Jak widzicie, bardzo przyjemnie się tutaj jedzie. Faktycznie nie wiem, dlaczego ja go opuszczałem. Powinienem teraz przejechać w deszczu, ale tego nie zrobię. Dlaczego? Bo to temat następnego odcinka. Teraz zrobię coś innego. Idziemy to, co jest głównym naszym dzisiaj celem, ale na pewno chcecie niektórzy zobaczyć, bo jeżeli chodzi o gierkę Raid 4, ona ma jeden z najpiękniejszych replay w grach wyścigowych. Zobaczmy, jedzie Stefan. Ładnie, ładnie. Ja zawsze lubię patrzeć tutaj na te maszyny odwzorowane. Wiecie, że wychodzi za chwilę też MotoGP 22. Postaram się go kupić na premierę, ale muszę powiedzieć, że ja mam tyle gier, że ja i tak nie wiem, czy jak ja zdążę z tym, żeby to obrobić. A czasu ostatnio mam coraz mniej, ale być może wezmę ją na premierę i przynajmniej coś tam zacznę już jeździć. Premiera jest chyba 21, jak dobrze pamiętam, kwietnia MotoGP 22. Na wszystkie platformy, znaczy nie wiem jak na Switcha, no ja Switchem się nigdy nie interesowałem, aż tak mocno nie ma tam nic takiego dla mnie, czy jest, dla zabawy czasami Mario, ale to nie ma najmniejszego dla mnie sensu, żeby całą grę, platformę kupować po to, żeby trochę pograć to. W każdym razie na konsolach i na PC-cie, ja na PC-cie jeżeli kupię na premierę, bo jeżeli mi się spóźnił, kupię później, bo nie wiem czy wyrobię, ale postaram się, jak nie to później. To ja na PC-cie będę brał, ja gram na PC-cie w panoramie, chociaż teraz, jak wam nieraz mówię, też już jako gracz, który gra długo i w dużo i w wiele gatunków gier, to co jest ważne, czyli nie w jedno pozycję, to ja tutaj też już mówię, że w zasadzie już konsole są mocniejsze dla graczy, którzy nie mają gigantycznych pieniędzy na wywalenie na sprzęt, bo PC jest po prostu już za drogi, żeby grać w 4K, w 2K jeszcze. Jeszcze w 2K, ale tutaj też już nie jest tak tanio, także konsole tutaj są bardzo dobrym rozwiązaniem. W tym momencie już te konsole są tak jak trzeba, 60 klatek w nowych gierkach mają i 4K nie zawsze, 2K. Idziemy. Wróciliśmy do bazy. Po co? Do tego, żeby zajść to, co dzisiaj będzie naszym głównym tematem. Zawody, czyli wyzwania te online. Ja je robię raz na jakiś czas. Jeżeli są fajne, to jest dobre źródło gotówki, pamiętajcie o tym. Tutaj można konkretnie zarobić, ale to łatwe nie jest. Spójrzcie na Yamahę, którą nam dali. Właśnie na tym torze, na którym przed chwilą byliśmy, będziemy jechać o godzinie 14 w ładną pogodę. Ja już zrobiłem tutaj brąza i postaramy się zrobić tutaj razem ze Stefanem brąza. Coś sobie pomyślałem ostatnio, znaczy teraz o tym, co zauważyłem kiedyś ostatnio w pewnej gazecie. Chodzi o gierki, które są tak beznadziejne, że tam był napis, że dla fanów brązu. Coś takiego mi się w głowie teraz skojarzyło. Dobra, mało istotne, jedziemy. Tutaj ta maszynka jest ciutek szybsza od tego Ducati, który przed chwilą jechał Stefan. Ale to co? Ale to co? Będziemy robili. Co się da? Tor jest nasz. Jedziemy. Od razu wam pokażę na proste, jak wyjadę. Ja ostatnio zaczynam tutaj w gierce Raid 4 trochę jeszcze bardziej zmniejszać sobie podczas jazdy większości. Różne kontrole, one są tutaj, Raid 4 nie jest takim mocnym, o patrzcie, jedynka wszystko, tutaj, czy jedynka AW i TCS, dwójka EB, one, jeżeli chodzi o Raid 4, on nie jest taki jak MotoGP, tam w ogóle macie większą skalę, MotoGP 21, oczywiście, pamiętajcie o tym, bo MotoGP 1
jest różny od drugiego. Mocno? No znacząco. To zależy. Między MotoGP 20 a 21 znaczna różnica, jeżeli chodzi o jazdę. Hamulce to już gigantycznie. Po prostu jest bardziej doprecyzowany jeszcze MotoGP 21. No ale systematycznie, tak jak i FIFA i F1, coraz bardziej się doprecyzowują. To normalna sprawa. Co roku składy sezonowe i co roku coraz bardziej poprawiają. W każdym razie MotoGP 21 ma skalę do 5. Tutaj jest skala do 3. Nie ma takiej precyzji jak tam. Także tutaj można też inaczej trochę na to patrzeć i inaczej ustawiać. W każdym razie przyjemniej się jedzie, jak już oczywiście dajecie radę. To można powoli sobie wyłączać różne opcje. A teraz chyba początek, źle pojechałem i nie wiem, czy mi się uda zaliczyć na brąza, ale spróbujemy, zobaczymy. Posłuchajcie również maszynki, jak brzmi. To oczywiście kawał dobrego silnika. Chyba ciutek za wolno, chociaż zobaczymy. Może brąz i będzie. 1.33600 muszę mieć. Nie będzie, a było. O! Zapatrzyłem się na czas. I co teraz? Nie wiem, nie wiem. Ledwo. Ale czułem się normalnie, jak łamie mi się ucho. Spróbujmy jeszcze poprawić w tym okrążeniu. Może się uda, ciutek. Ale z srebra nie zrobię. Musiałbym już naprawdę się wczuć tutaj, żeby... Ale to ciężkie. A złoto to w ogóle są ciężkie. Tor faktycznie, jak widzicie, naprawdę jest piękny. I myślę, że na tym torze na pewno jeszcze wylądujemy i będziemy coś robić. Chociaż nie wiem kiedy, bo teraz idę grać w golfa. Ale na pewno Stefan wyląduje. Jak jedzie ta Yamaha? Dobrze, dobrze jedzie. Ona przyjemna jest do jazdy. Nie ma jakiegoś gigantycznego problemu z prowadzeniem tej maszynki. Fajnie się trzyma, fajnie wyważona. Tu jest ten zakręt taki i pod górkę. Chyba ciutek poprawię, ale to nie ma mowy w ogóle o żadnym srebrze. Jest to zdecydowanie za słabo. Jest mocnie. Ja też tak myślę. Wychodzimy. Zobaczmy, czas 1.32.2.3.4. No, taki no, żeby się zmieścić. Pamiętajcie o jednej bardzo ważnej sprawie. Jeżeli chodzi o te zawody, te wyzwania online, oni płacą cholernie dużo pieniędzy. Jeżeli macie dokupione jeszcze taki dodatek, że razy dwa, to jak widzicie, 312 tysięcy za taki wyścig. A co to oznacza? Zakupy. I w dzisiejszym odcinku, bo dawno tego nie było, kupimy nową prykę. Ja już nie mam wiele do kupienia. Ja tu są jeszcze chyba trzy dodatki, których już nie kupowałem, bo nie były mi całkowicie potrzebne. A może jak będzie tanio bardzo, to i dokupię, bo tak to one mi już nie potrzebne. Tam jest oczywiście kilka motocykli jeszcze, które no, można by coś tam z nimi porobić. Co bym kupił? Nie wiem, BMW-chy, czekajcie, ja mam wszystkie BMW-chy? A tych to ja nie lubię, ale jak trzeba, to kupię. Nie, BMW-chy nie chcemy. Ducati? Ducati pewno mam wiele. Elektryka? Nie jestem, kurwa, pewny. Zobaczmy Hondę. Nie mam tego, ja tym nie jeżdżę w zasadzie. A to jest... to jest dodatek, którego nie posiadam. To w tym dodatku jest na przykład i ta właśnie bryka. Trzy dodatki, które nie posiadam. No ten motocykl by mnie zainteresował. O, to może i zerknę na ten dodatek przy okazji. Nie mamy tego. Fajnie wygląda. 1994. Honda RVF750, cena 118 500. Nie mamy, a zarobiliśmy. Premiera
dzisiejsza. Stefan, nowa maszyna. Nowe emocje. Yes. Ładny, ładny, podoba mi się bardzo. I zobaczę tylko, czy coś jeszcze z Hondy. Tak, jeszcze coś z Hondy mamy, co mamy nie kupione. Nawet kilka. Hondy są świetne. To jest kawał dobrej maszyny. Ale pomyślicie sobie, nowy zakup, przejedziemy dzisiaj. Nie. Kiedy idzie? W następnym odcinku. Zobaczmy, jak ta Honda jedzie. A to jest Ducati. Na pożegnanie. I spójrzcie, jaki to jest kawał dobrej roboty zrobić taką maszynę. Jedźcie ostrożnie. Cześć.